Witam ponownie przy moich ulach. Dzisiaj przyjechałem, żeby zobaczyć, czy pszczoły pobierają syrop, który im podałem wczoraj z podkarmiaczek. No i jeśli się uda, to spróbuję zważyć dzisiaj te ule, żeby zobaczyć, jaką mają wagę. Powinny mieć około 130-140 funtów na zimę. Taką wagę powinny mieć. Puste ule w takiej konfiguracji, jaką ja mam tutaj, ważą mniej więcej 52 funty razem z pustymi ramkami wewnątrz, więc waga około 140 funtów dawałaby dobrą wagę pszczół i zapasu zimowego do przezimowania. Użyję do tego wagi, którą ze sobą zabrałem i tak jak powiedziałem, jeśli mi się uda, zważę dzisiaj te ule, zobaczymy, ile te nasze ule obecnie ważą. Syropu w podkarmiaczce prawie w ogóle nie ma od wczoraj, więc prawie cały galon syropu został pobrany w ciągu 24 godzin. Niestety będę musiał zważyć chyba cały ul z podkarmiaczką razem. Nie da mi to dobrego wyniku, ale nie widzę innej możliwości. Chociaż właściwie nawet jeśli bym próbował zdjąć teraz podkarmiaczkę, to wyziębią się pszczoły, ponieważ jest dosyć zimno. Spróbuję dokonać teraz pomiaru, używając takiej wagi, którą tutaj widzicie. Ta waga umożliwia zważenie ciężarów do 130 funtów. Z dokładnością, no margines błędu jest mniej więcej 0,2 funta, więc jest to dosyć dokładna waga. Taka akurat, taką jakiej potrzebuję. Zobaczymy. Będziesz tutaj pokazywał, jaka jest waga, dobrze? Jak ją włączę. Na razie jest 0. Ile jest? Okay. Janusz. 10.2. Jest to idzie. No. Okay. It's going up, though. No? The EJ is on. Whoa. Ooh. Okay, cut. Yeah.
Ile mamy? Czekaj, jeszcze idzie. Tak. No. Kin. Ty. Czy idzie nam? Już jest 11. It's going up still. Oh.